Cześć wszystkim! Znowu Pan 7. No reason to tyranny. Tak, muszę ściszyć. Dobra. W ostatnim odcinku wykonaliśmy wszystkie misje poboczne z obu obozów, zarówno zgardzonych, jak i szkarłatnego chóru. Teraz chyba nie zostaje nam nic innego do zrobienia, niż pójść na tą przeprawę i ową przeprawę i zrobić porządek. Tak. Przy okazji sprzedałem trochę krapu, które mieliśmy w ekwipunku. Zarobiłem na tym 16 spiżowych pierścieni. Let's be off. Ale na razie póki co nie zamierzam nic kupywać. Ten kupiec co ostatnio sprawdzaliśmy, nie miał już za bardzo nic ciekawego. Zobaczymy, że w najbliższym czasie będzie miał coś więcej. Okej, idźmy do przeprawy. I zobaczmy. Zrobimy porządek z tymi wiarowomcami. Przynajmniej zacznijmy robić. Hegemon nie będzie zadowolony. Jeżeli nie uwiemiemy się w ciągu 7 dni. W sumie nikt z nas nie będzie zadowolony, jeżeli nie uwiemiemy się w ciągu 7 dni. Miejcie się na baczności! Wróg może zaatakować w każdej chwili. Okej, to jest gorzki żart i... ani to. Okej, wygląda na to, że... zgardzeni trochę... strat ponieśli. Wioska pełna zdrajców. Gdyby ode mnie zależało, wszyscy zapłaciliby życiem. Ta cholerna zaklinaczka pyłów potopiła połowę naszych ludzi. To byli prawdziwi ludzie północy, a teraz leżą na dnie rzeki. Oberwało mi się, ale kilka ran jeszcze nigdy mnie nie zatrzymało. Niech tylko złapie oddech. Okej, dobra. Rozmawiajmy z Antio. Wracać i utrzymać szyk obronny. Zniżony dowódca wskoczonych trzyma się za zakrwawiony napierśnik i głęboko napiera powietrza, oceniając sytuację. Skupia się na leżących dookoła rannych żołnierzach, a potem cię zauważa. Twój plan okazał się wielkim sukcesem. Większość naszych żołnierzy zginęła. Most zniszczony, a gwardia wędreńska odepchnęła nas na początkowe pozycje. Panie i panowie, to najlepsze, co północ ma do zaoferowania. Co teraz zamierzasz? Dawaj furię na szpicę. Nie drwij z mojej strategii po tym, jak usiłowałeś się zniweczyć. Mogliśmy zwyciężyć. Co się dzieje? Chyba powinniście być po drugiej stronie mostu. Próbowaliśmy szarży przez zachodni most. Cios za ciosem wróg zaczął się cofać, ale... W połowie drogi cała cholerna rzeka po prostu rzuciła się na nas. Matani pochłonęła most i niemal wszystkich na nim. Z prawdziwych żołnierzy stały nam tylko szkarłatne furie, które wysłałem do flankowania wroga. Całkiem rozważnie. Paru z nas utrzymało pozycję, ale straciliśmy przewagę i musieliśmy się cofnąć. Wtedy wiarowomcy rzucili się na nas przez wschodni most. Broniliśmy się, więc uciekli za rzekę, ale teraz wróciliśmy do punktu wyjścia. A niewielu nas już zostało. Mhm. Zobaczmy, jak zwykle mamy opcję. Bądźmy mile dla wzgardzonych, bądźmy mile dla szkarłatnych. Dobra. Gwardii Wędrieńskiej pomaga członkini Szkoły Pływów. Zapewniam cię, że to ona za to odpowiada. To wiele wyjaśnia. Widziałem kobietę odzianą w błękit po drugiej stronie rzeki. Jakoś nie pasowała do pozostałych. Gdybyśmy skupili wszystkie siły w jednym doskonałym ataku, moglibyśmy przekroczyć most, zanim nieprzyjaciele zdołaliby się połapać. Ale wciąż nie jest za późno, możemy użyć szkarłatnych furii, by... Nie, głupcze! Przestań wymyślać, jak zabić mój oddział. Współpracujesz z wiarowomcami. Powinniśmy zaczekać, aż przeciwnik nie będzie w stanie podwyższonej gotowości. Cóż, możemy albo siedzieć bezczynnie i czekać, aż zabije nas Edekt Kyrosa, albo coś zrobić. Gdybyśmy rozstrzygali tutaj skargi, pozwoliłbym ci dowodzić, ale mówimy o mojej bandzie. Poborowi kosztują mi dziaka za tuzin, ale furie... Ciężko pracowałem, by zasłużyć sobie na ich lojalność. Nie zmarnuję dobrych wojowników na idiotyczny plan. Okej. No, obce z przebiegłością brzmi... fajnie. Chyba jej użyjemy. Muszę chyba powiedzieć głosom Nerata, że jego agenci okazali się słabuszami i tchórzami, kiedy stawili czoła przeciwnikom. Sądzisz, że twoje słowa zmienią
Chciałem powiedzieć, że może stanowiciel ma rację. Antio tu dowodzi. Kiedy spotkasz się z archontami, opowiedz głosom, że okazałem nieocenioną pomoc w sforsowaniu przeprawy. Tak po prostu? Nie, zaczekaj. Nie będę kwestionował rozkazu. Tak, dziękuję ci. I dobrze, że dziękujesz. Stanowicielowi też podziękuj. Uratowaliśmy tyłki wzgardzonych tyle razy. Możemy je raz jeszcze. Posłuchaj, by to zrobić, moje furie potrzebują chwili na wyjście z ukrycia. Stanowicielu, musisz spieszyć się na wschodni most. Nie daj się zabić, po prostu odwróć uwagę nieprzyjaciela. Oni zajmą się tobą, a ja dam sygnał furiom, by przerzuciły linę. Nie mam czasu do stracenia, miejmy nadzieję, że twoja banda się sprawdzi. Antio wraca się do ciebie ponuro kiwa głową. Dziękuję, stanowicielu, i pomyślnych łowów. Okej, okay. To jest ich plan? Zaatakować wschodni most? Samemu? We czwórkę? Spoko. Jak dla mnie spoko. Każemy im siłę stanowiciela. Janusza Tracza. Dobra. Tutaj... To jest parę trupów, więc... Więc sobie zobaczymy, co mają. Żelazny miecz dwuręczny. Oraz łamany falax. Dobra. Znowu złamane coś tam. I ciężki hełm z pierzowej gwardii wędriarskiej. You see what I see? Dobra. Spróbuję to See that? Rozbroić traczem. Okej. Okay. I nie dostał Let's be off. Bonusu. Najwidoczniej dostał tylko doświadczenie. Dobra, mamy zaatakować wschodni most. Pytanie... Gdzie on jest? Pewnie w tamtym kierunku. To jest chyba ten zachodni, który został zniszczony. Okej. What do we have here? Zobaczmy, co my tu mamy. Łuk myśliwski tarasowca. Badziew, płócienna tunika. Okej, okay. To jest jakiś upgrade? Chyba tak. To sobie weźmiemy w takim razie. I zobaczmy, co my tu mamy. Większość domów po południowej stronie rzeki została opuszczona, podobnie jak ten. Niewielu mieszkańców wierzchołku wierzy, że wojska hegemoną uszanują wywieszoną niebieską flagę. Żołnierz ma na ciele liczne rany, obok leżą zwłoki sędziowych wieśniaków. Sędziwych wieśniaków, dwóch ofiar, których nie zdołał ochronić od śmierci. Okej, to jest pewnie ten zachodni most, który został zniszczony podczas ataku. Prądy rzeki Metani stanowią niewielkie zagrożenie dla małych łodzi, ale mówiąc o takich mostach jak ten, zerwać go musiała jakaś potężna magia. Okej, dobra. Nawet tam nic więcej do zrobienia. Zobaczmy to. Tak, to jest upgrade. Mniejszy czas odzyskiwania gotowości. Chociaż wygląda troszkę gorzej. Ale dobra. No to dobra. Rozumiem pozycję tutaj. I ty, Rodka. Zwrotka. Zagruj. Ej, Barik! Świetna robota, Barik. Naprawdę świetna. Dobra. Dobra, zacznijmy od tego wzmocnienia całego. Wow, wow. Się tutaj teleportował do nas. Nie za fajnie. Dobra, zmień. Okej, myślę, że uda się zapobiec ranom dodatkowym. Dobra, ja już tracz rzucił, raźny kolec. To w takim razie teraz pomóż. Pomóż zwrotce, ty możesz... Co ty możesz? Możesz pomóc Barikowi, co?
Dobra. Kula pnia. I zobaczmy, co tu możemy. Możemy użyć ten rzut specjalny. Okej. Coś to jeszcze warto zrobienia, masz nadzianie, tak? You got it. I ty jeszcze masz ten swój trzepnięcie, czy co tam się nazywało. Okej. Dobra. Chwileczkę, co tam było? Prowadząca zabija zwrotka. No, chyba na odwrót, gro, chyba na odwrót. Dobra. Grabmy ich. Tylko ciężkie pancerze. I to tyle, tak? No to... Rzeka Matani wyznacza granicę centralnego kręgu Wierzchołka. Jej koryto znacznie się zwęża wychowej, która stanowi jeden z niewielu punktów dostępu w głąb doliny. Okej? Okay? Są jacyś wojownicy, którzy nas nie atakują. I podnieśli most. Matani Sybil. Hej, wy tam! Kapitan Gwardii Wędriańskiej w Wysokim Goszem daje sygnał wojownikom na moście. Chodźcie tutaj, zgardzeni wrócili! Chyba zapomnieli zabrać oszczepy, bądźcie tak mili i rzućcie im je z powrotem. Zaraz, to nie... zgardzony. To stanowiciel losu! Dziwne, spodziewałam się... cóż, kolejnych żołnierzy. Chcesz nas przekonać do kapitulacji i złożenia głowy pod topór? Okej. Okay. Weźmy opcję od razu z wiedzą. Twój herb to ród Matani? Przepraszam, że ten konflikt zanieczyścił waszą rzekę. Jestem zaszczycona i mam nadzieję, że nasze niesnaski spłyną w dół rzeki. Niech rzeka prowadzi cię przez dolinę. Twoi przyjaciele zgubili gdzieś większość swoich żołnierzy. Pewnie na dnie mojej rzeki. Mój ród bronił tej rzeki od 6 pokoleń. Łatwo więc stracić rachubę, ile tu szabrowników i łuczęgów zrzuciliśmy na pożarcie węgorzom. Utknęliście w miejscu, chyba że chcecie przeskoczyć z rozbiegu. Może wybierzecie się w dół rzeki ku spokojnej przeprawie. Mamy tam więcej żołnierzy, którzy zapewne chętnie was zabiją. Zrobiła to zaklinaczka pływów, ta sama, która ze mną potraktowała? Przybywacie na przeszpiegi? Ostatnio otrzymaliśmy nieoczekiwaną pomoc. Mordujecie i gwałcicie krainę tak długo, że wszyscy zaczynają wychodzić z ukrycia, by wbić wam nóż w plecy. Okej. Okay. Opuśćcie most i poddajcie się. Wstrzymaj się przez chwilę, mam tu oświadczenie kapitan Arris. Specjalnie na tę okazję. Sięga do pasa i z szelmowskim uśmiechem cofa się ułożoną. Cofa ją ułożoną w miejsce gest oznaczający penisa. Zaraz, jest jeszcze druga wiadomość. Udaje, że przeszukuje kieszeni, a potem ponownie pokazuje ten sam gest. Chociaż ten przyszły trup dobrze się bawi, to chyba nasza dywersja się udała. Ruchem głosy wskazuje na zachód. Zadowolona z siebie odwraca się, by odejść, mówiąc jeszcze do ciebie na pożegnanie. Nie radzę tam sterczeć, stanowicielu. Prąd rzeki jest bardzo nieprzewidywalny. Okej. Let's have it then. Dobra. Zobaczmy, czy szkarłatne furie wzięły się do roboty. W końcu. Okej. Doskonale! Ty zabawiałeś się z wiarołomcami, a moja banda przerzuciła linę nad rozbitym mostem. Furie gotowe są, by dołączyć do twojego ataku. Jaki masz teraz plan? Plan jest taki, żeby opuścić most. Moje wojownicy nie są w stanie pływać w zborach. Lżejsze jednostki mogą przejść po linie i tym się zająć. Spotkamy się po drugiej stronie. Przechodzimy po linie? W takim razie proponuję, żebym szedł na końcu. Chociaż raz zgodzę się z Antio. Dostrzeżono moją bandę. Ruszaj za nimi. Nieprzyjaciel wykorzysta swoją przewagę liczebną.
Okej. No i dobra, mamy linę. Użyjmy jej. Genetyka 20. 20 to chyba minimalna zdolność jakiejkolwiek. Wartość jakiejkolwiek zdolności, więc nie wiem, czy była szansa, żebyśmy nie mogli tego użyć. Okej. Okay. Fuje i już biorą się do umierania. Dobra, pomóżmy im. Użyjmy tej zbrodniczej odchłani. Ej. Dobra, to powinno jej pomóc. Jeszcze pomożemy jej kłem. Dobra, rzucimy mocna na barika. A może najpierw na zwrotkę. Okej, Lantry rzucił to. Teraz może zajmijmy się... Ale co my tu mamy? Mamy mędrczyni i żołnierze słońca. To może rzućmy na mędrczyni parę zaklęć. Okej, tak żeby nam tutaj nie czarowała. Lantry rzucił również swoje zaklęcie. Ktoś do niego rzuca. Więc zaraz będziemy się musieli tym zająć. Okej, nadziejmy ją. Dobra. Mędrczyni sporo berwała. Barik, ty możesz stantować, tak? Tak, no to stantuj ich. A ty możesz na barikę. Okej. Możemy ten rzut zrobić. Dobra, ty się uzdrów, Lantry. A ty się rzucił na tego mędrca. Dobra. Wow, dobra. Cokolwiek robisz, przestań i rzuć się na tego mędrca. Nie będziemy marnować cooldowna na... Dobra. Lantry trochę obrywa, ale bez problemu teraz będzie. Okej, czekamy na cooldowny. Już tu został. Już będzie bez problemu chyba. Okej. Myślałem, że już po mnie. Idźcie dalej, stawicielu. Ja już na nic się nie przydam. Okej. Okay. Skoro tak sądzisz. Co my tu mamy? Laska Północnego Mrozu. Teraz kaptur mędrca. Czy ta laska to jest upgrade, czy dokładnie taka sama, jak u mnie mam? Mieliśmy. Tak, to jest upgrade w porównaniu do tej podstawowej, pomniejszej laski. Więc chyba sobie wyekwipuję. A tutaj co nam da? Nic nam to nie da. Tutaj coś nam to da? Niby tak. I to pewnie nie chcemy dawać. Masz ten swój lekki hełm, tak? Czy chcecie zamieniać lekki hełm na... Chyba nie. Dobra, jak ten łuk co znaleźliśmy? Chyba nie jest lepszy, dobra. To idziemy dalej. Awans Lantry'ego sprawdzimy później. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Rubin. Let's be off. Karos and Butchers have come! Flee! To rzeźnicy Hegemona! Uciekać! O! Witaj, Matani! Czyżbyśmy się spotkali? Odwrót! Jest ich zbyt wielu! Przekroczyli rzekę! Wycofać się!
Żołnierze Gwardii Wędrińskiej ruszają naprzód i stawiają się w ciasnej szyku, osłaniając kapitan Madani, która wycofuje się do pobliskiej wioski. Dobra. Co możemy zrobić? Skłam. Zabiłem Peloxa Floriana, rzekomo najlepszego z was. Jeżeli chcecie podzielić się jego los, to zapraszam. Jeden z żołnierzy wpada w panikę, łamie szyk. Okej. Okay. Jednego udało nam się chyba zgarnąć. Okej, okay, dobra. Kapitan również ucieka. Fajnie. Na kogo ty rzucasz to większe odnowienie, co, Lantry? Dobra. Od czego zaczniemy? Może przewróćmy jego. Dobra. Ty pomóż Barikowi. Barik zaraz ich tutaj wszystkich stąpuje. Dobra, ty możesz go nadziać teraz. Poczekam aż... aż podejdzie do Barika. Użyję tego. Użył, ale nie podejdę do niego, bo ma włócznie. Dobra. Spróbujmy go zamrozić. Okej. Okej. I'll tear your skull on fire. No, no, najlepiej, okej, dobra. Dobra, to teraz podpalmy może jego. Lantry, możesz go przewrócić. Ja troszkę obrywam, więc Lantry może niech mnie uleczy. Nie, już na co dzień. Pozdrawiający uścisk. Fajnie. Dobra. Okej, mam jakieś cooldowny. Mogę podkę, dobra, tak lepiej. Nie chcę otrzymywać ran bez potrzeby. Przywalmy. Okej, okay, nie udało się. 15 punktów obrażeń, nie jest tak strzał. Try something else. Dobijcie go, Zeusu. Można tak dużo broi. No, w końcu. Okej. Okay. Więc dotyk. Odzianie. Okej. Dzięki, Lantry. Zdobimy to coś. Okej. Spoko. Gdyby był jeszcze jeden, ten jeden dodatkowy żołnierz, który nie uciekł, to byłoby troszkę gorzej. Let's be off. Tak nie było najgorzej. Nawet żadnych tych nie dostałem, tak. Lantry miał tylko jedną ranę, ale wyleczył się po razie. Okej. Doskonała robota, stanowicielu. Utrzymamy most w razie, gdyby wróg przysłał posiłki. Mamy tylko zniszczony miecz. Nie warto tracić impetu. Przebij się do wioski. Dołączymy do ciebie, gdy tylko będziemy mogli. Jak zwykle. Przyszedłem tutaj obwieścić edyktę, nie wykonać całe podbijanie za nich. Okej, okay, zobaczmy, co tutaj mamy. Jakiś krab. Więcej krapu. Mikstura bariery żywiołów. No reason to tarry. Okej, dobra. Zobaczmy na ten awans Lantry'ego. Zwiększymy może stanowczość.
Stuknęło mu 50 wiedzy. Fajnie. Czy to znaczy... Zaraz sprawdzę, czy będę mógł mu teraz ulepszyć coś. Dobra, czy większe odnowienie to już mam? Tak, mam. Kontrola wigoru plus 10. Aż tak mi bardzo niepotrzebne. Przyznaję premię do magicznego pancerza i obrony magicznej. Pasywne. Okej, powiedzmy, że może się przydać. Ma troszkę lepsze niż kontrola wigoru. Wigoru za bardzo nie korzystam. No to weźmy tą magiczną tarczę. Dobra? Okej, quest updated. Właśnie jego czary, mantry. Czy to były twoje czary tutaj? Tak, nie mogę tego modyfikować. To mogę ulepszyć. Okej, odśwież. To mogę ulepszyć. Nie, nie mogę. No to wymaga 60. To też by wymagało 60. Dobra. Może zwiększmy w takim razie siłę, a zmniejszmy zasięg. Okej? Ty ile masz... Ja ile mam wiedzy? 68. To i tak mi za dużo nie daje. Przy 70 dopiero będę mógł to ulepszyć. A poza tym wszystko już mam na maksa ulepszone. Okej, dobra. No i... Czy możemy gdzieś tutaj wejść? Chyba nie, co? Ale zobaczmy jeszcze. Won't happen. Tak, chyba nie możemy. Dobra. To idziemy dalej do wioski. W takim razie. Wygląda na to, że nie będzie żadnej mapki. Tak. Okej. Dobra. Ty, Lantry, tak już nie mogę ci atakować. Trochę denerwujące jednak jest to automatyczne. Dobra. Rzuć może na was trójkę. No can do. Pancerz? Dobra. Na nas grę. Też na to odpowiemy tak samo. Dobra, tu możesz pomóc. I ty używaj You wszystkiego. got it. Dobra, ktoś obrywa? Nie. No to spoko. Możesz jego... As to command. Patrzymy. Fajnie. You got it. Okej. Sorry, I can't. Możesz, możesz. Wow. Nieźle. Chociaż to Barik wykonał kończący cios, ale i tak nieźle I'll do it for the north. Okej. Już tu mamy buławę, miksturę ożywienia. Komuś to dawałem? Chyba nie. Oraz osełkę. Ech. Co tam, człowieku? Błagam, moje dzieci są w środku, że nie musisz mnie zabić. Zrób to tutaj. Nie chcę, żeby patrzyły. Spoko. Nie mam nic wspólnego z wiarłomcami. Przysięgam. Teraz tak, teraz to nikt nie będzie miał nic wspólnego z wiarłomcami. Ale spoko, znajdziemy winnych. Janusz Tracz zna swoje sposoby. Ze środka Bydgoszcz wspomina odgłosy o krzyki strachu. Okej. Jeszcze tu więcej mamy. Chcę.
Avendrian got it. Gdzieś tu mamy tylko wodę. Guard can't protect us! We must go! Wieśniak patrzy na ciebie z przerażą. Okej. Są wiarołomcy. A wydawało się, że ucieczka przed trzęsieniem ziemi w lazurze była mądrym posunięciem. Dobra, spotted something. Fajnie, dobra. Jeżeli tym razem Barik w nią nie wejdziesz, będę naprawdę bardzo wdzięczny. Puf. Okej. Okay. Może count. I od razu zabierzmy go. Okej. Dobra, Barik. Ty będziesz trzymał się z daleka. Ponieważ... Ty go atakuj. Możemy to zdjąć w trakcie walki, to, że możemy. Dobra, możemy go podciąć? Możemy. Okej, Barik. Walka rozbrojona w linie. Kulownia. Okej. Okej. Nie. Ładnie. No i dobra. Let's be off. Spotted something. Tak, ukryte coś. Bandaże wyzwolenia. Okej, zaraz to zobaczymy. A tutaj więcej krapu. Dobra. I'd have it no other way. Dobra. Zobaczmy. Pancerz lekki, płótno. Porównamy to... Bicie, precyzja... Zyskiwanie gotowości, wszystko lepiej. Wyzwolenie, niewrażliwość na paraliż, dobra. Korzyta jest nasza główna postać, więc to może się przydać. Dobra. Kaptur mędrca nie jest nam potrzebny. Dobra, zniszczona zbroja, zniszczony pancerz. Oraz skrap. Chyba przez przypadek. To wziąłem. No other way. Okej, dobrze. W następnym odcinku zwiedzamy dalej. Co, gdzie to teraz jesteśmy? Tak, Echową Wieś. No i cóż, zobaczymy jak daleko dalej nam się uda zejść, wypędzić wiarołomców. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!